taśmowa, nagrań ma być około 100. Przewijają się nazwiska prezydentów i biznesmenów. Ujawnione nagrania z restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room mogą być wierzchołkiem góry lodowej. Onet informuje, że prokuratura postawiła kelnerom zarzuty za nagranie blisko 100 rozmów. Z zeznań kelnerów wynika, że nagrywali M.I.N. Aleksandra Kwaśniewskiego czy Lecha Wałęsę. Problem w tym, że nie wiadomo, gdzie taśmy się znajdują. Od ponad tygodnia pojawiają się kolejne informacje na temat rozmów, które nagrywano w warszawskich restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room. W ciągu kilku dni media opublikowały kolejne nagrania z premierem Mateuszem Morawieckim. Onet.pl opublikował nagranie, które już wcześniej opisywał Newsweek. Nie było ono jednak dostępne opinii publicznej. Inną taśmę opublikował portal TVN24.pl. Na niej Morawieckiego mówił o ofercie kilkudziesięciu tysięcy złotych wsparcia dla Aleksandra Grada, ówczesnego ministra w rządzie Donalda Tuska. Afera taśmowa. Mieli nagrywać Kwaśniewskiego, Millera i Kulczyka. Znanych jest już kilkanaście nagrań. Teraz Onet donosi, że kelnerzy w restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room tuzów ze świata polityki i biznesu nagrywali wręcz hurtowo. Prokuratura postawiła kelnerom zarzuty dotyczące około 100 rozmów. Jednak, jak podaje portal, to tylko liczba nagrań udokumentowana przez śledczych. W rzeczywistości zeznania Łukasza N. oraz Konrada Lasoty, to oni mieli odpowiadać za podsłuchy, wskazują, że może być ich znacznie więcej. Problem w tym, że, choć prokuratura jest przekonana o istnieniu blisko 100 taśm, nie wie, gdzie nagrania się znajdują. Prokuratura dysponuje prawdopodobnie około 11 nagraniami, które nie przedostały się jeszcze do mediów. W tych rozmowach mieli uczestniczyć według Onetu m.in. były minister transportu Sławomir Nowak, były wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik, była wicepremier Elżbieta Bieńkowska, Waldemar Pawlak, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Lech Wałęsa. Wśród taśm, których prokuratura nie odnalazła, mają znajdować się rozmowy Jana Kulczyka z Aleksandrem Kwaśniewskim, Leszkiem Millerem, Radosławem Sikorskim, Pawłem Grasiem, Krzysztofem Kwiatkowskim, byłym ministrem sportu Andrzejem Biernatem czy byłym wiceministrem skarbu Pawłem Tamborskim. Z zeznań Lasoty wynika, że na jednym z nagrań jest rozmowa Leszka Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim. Były prezydent z byłym prezydentem mieli w 2013 roku rozmawiać o aferze Rywina. Nagranie jednoznacznie dowodzi, że obaj politycy są odpowiedzialni w tej aferze i określają swoją w niej rolę oraz opisują jednoznacznie swoje niezgodne z prawem działania, miał powiedzieć Lasota, którego cytuje Onet. Taśmy jak waluta. Poza Kulczykiem kelnerzy mieli nagrywać wielu innych biznesmenów z ogromnymi majątkami, Zygmunta Solorz-Żaka, Leszka Czarneckiego, Romana Karkosika czy Zbigniewa Jakubasa. Prokuraturze część nagrań dostarczył w 2015 roku ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik. Ciekawe są okoliczności, w jakich jego agenci dotarli do taśm. Jak się okazuje, dostali je jako element przestępczego rozliczenia podczas pracy pod przykryciem, co oznacza, że nagrania stały się walutą na czarnym rynku.